O, już nie. Przed chwilą zacząłem lepiej, słuchajcie, tylko była kamera na Ole. Och, już poniedziałek. Poniedziałek, najgorszy dzień w miesiącu, w tygodniu dla niektórych, ale zawsze może się człowiek pocieszyć tym, że przychodzą do was z pomocą papiery rozwodowe, bo chciałem nawiązać do tego... Ktoś się cieszy, że przychodzą do niego papiery rozwodowe w poniedziałek. Tak, ludzie się cieszą. Najlepszy poniedziałek w moim życiu. Ludzie się cieszą, że przychodzą papiery rozwodowe, bo siedzi na przykład w pracy i mu to umila przez te 50 minut, 40 do godziny tę prackę. Nareszcie, podpisuje jej wielokrotnie ten ktoś. Witamy was, Ola i Maciek, Maciola, Olaciek i tak dalej, wszyscy wiecie, Wargiszon, wszystko. Ja nie podchwycę tego tematu. Wszystko jest na miejscu. A jakbyśmy z nazwisk zrobili? Dąbraszczyk. A ja chcę, żeby moje nazwisko było pierwsze. Kasrowski. No nie wiem. Dużo lepsze. No Kasrowski jest dużo lepszym nazwiskiem. Słuchaj, jeżeli... byś tak Kasprowski. Zmieniła... Jeżeli tak byś zmieniła nazwę... Kasprowski? Nie, to jest jednak za bardzo na wschodnią, a właściwie wschodnio-północną granicę. Jeżeli byś tak zmieniła nazwisko, to trzeba by było postawić między nami toksyczną, czerwoną flagę. A ona już nie stoi tutaj w żadnym. Aha, okej. Słuchajcie, dzisiaj... Muszę odsunąć to płótno. Dzisiaj o czerwonych flagach w związku, o toksykach, o byciu toksycznym i... Czyli o nas. I o tym, jak wygląda toksyczny związek, czy łatwo z niego wyjść, czy trudno z niego wyjść, czy łatwo się w niego wpierdolić. O tym sobie dzisiaj podyskutujemy. Mamy kilka jakichś tam przykładów z życia wziętych i nie tylko. No i co? No i odpowiemy sobie na pytanie, na które nie ma odpowiedzi, więc na nie pewnie nie odpowiemy, tylko sobie po prostu podyskutujemy na ten temat, jak to zwykle w życiu bywa. A zaczniemy od tego. Powiedz mi, czy byłaś kiedyś w toksycznym związku? No tak, oczywiście, że nie tak. Mówię o mnie. Byłam w toksycznym związku i to nie jednym i to czasem byłam ja bardziej stroną toksyczną, a czasem był to mój partner, a czasem byliśmy oboje. Różnie bywało, ale tak, bywałam w takich związkach i to nie jednym. Ja byłem też w toksycznym związku, ale to głównie ja byłem tym toksikiem, ale to też dlatego, bo miałem 16 lat i miałem pierwszą swoją dziewczynę i nie wiedziałem za bardzo, jak się zachować i po prostu przepadłem. I wszystko, co mi mówili znajomi, albo rodzice, albo moja siostra, to... Robiłeś na odwrót. Robiłem na odwrót, bo myślałem, to że... To też był mój pierwszy związek właśnie. No właśnie. Siostra mi mówi, słuchaj, to jeżeli chcesz, żeby ona do ciebie wróciła, to... To ją olej. Nie, to tam chuj olej. To idź z jakąś ładną dupą do kina. Jest, a to też jest toksyczne. Tylko skąd ja mam kurwa tę ładną dupę wytrzasnąć, żeby poszła ze mną do kina? Problem w tym, że takie zachowanie też jest toksyczne. A jasne, ale ja nie mówię o tym, że to nie jest toksyczne zachowanie, tylko mówię o tym, że nie słuchałem rad, które by powodowały, że tamta osoba, nie wiem, chciałaby ze mną znowu być, bo myślałem, że jestem, nie wiem, że powinienem zupełnie na odwrót postępować, że im bardziej będziesz kogoś naciskać, żeby z tobą był, tym bardziej on będzie chciał być z tobą. I to był u mnie, to była u mnie ta toksyczność. A to dzisiaj tak robisz. Nie. Tak. Nie. Nie, ja się wyleczyłem już z tego. Tak samo wyleczyłem się z tego, że z dzwonienia po kilkadziesiąt razy, jak nie... Kompletnie, to robisz dokładnie to nie, samo. Nie, nie robię tego. Tak, robisz dokładnie to samo. Nie ma takich sytuacji w ogóle już u nas, żebym dzwonił do ciebie po kilkadziesiąt razy, jak trzaskasz słuchawką. Jak trzaskasz słuchawką, to dzwonię raz na przykład, żeby ci powiedzieć, że jesteś kurwa głupia i żebyś nie trzaskała słuchawką i się rozłączam. Nieprawda. Tak, zupełnie tak było, nie. Tak było ostatnio. To są twoje marzenia. Nie, Ola, ja nie dzwonię do ciebie po prostu, no ale nie, okay. Co ty, o czym ty mówisz dobra, w ogóle? Dobra. Nie, ale mówię serio teraz, okay. Masz zupełnie mylne, masz cały czas w głowie zupełnie inne przeświadczenia, ja już od dawna tak nie robię. Dobrze. No ale nie rób ale tego. Ale ja mówię dobrze. Nie rób podśmiechuje. Nie, bo ja widzę, że... Ale uśmiecham się do ciebie z sympatią. Nie z sympatią. To ja znam ten uśmiech. To jest uśmiech na zasadzie. Prawda. Słuchajcie, to jest u niej uśmiech na zasadzie, że ona się tak uśmiecha, ale ja wiem lepiej. Ona tak twierdzi. Dobra, ja wiem lepiej. To jest ten uśmiech. Niech będzie na twoje, niech będzie na twoje tutaj. A ja się uśmiecham sympatycznie. Ale nie, prawda jest taka, że jak Ola już teraz rzuca słuchawką na przykład, bo często jej się to po prostu zdarza, to ja już to pierdolę i nie dzwonię, nie? Bo i tak, no nie dzwonię, ale nie dzwonię. Dobrze. Po co kłamiesz do kamery teraz? Ja nie kłamię, nic nie powiedziałam. Ale robisz to dokładnie w tym momencie.
Kręcisz głową, ale tak jest. Słuchajcie, nie gadam. No właśnie, no i widzisz. Czyli doszliśmy jednak do tego. Bo nie zgadzam się w 100% z tym, ale co nie możesz mówisz. Się nie zgodzić z prawdą. Ja ci mówię, jaki jest po prostu, jaki jest stan faktyczny. Kiedyś rzeczywiście tak było, że potrafiłem nie dać spokoju Oli, nawet jeżeli mówiła mi, żebym nie dzwonił, żebym czegoś kurwa nie robił i tak dalej. Teraz po prostu, jeżeli odkładasz słuchawkę czy coś, to ja mam to w dupie, no. Tak właśnie było kiedyś, jak byłem młodszy, że nie dawałem, nie byłem w stanie odpuścić po prostu jakiejś dupie, z którą byłem, że musiałem raz, że ją kontrolować tak na maksa, musiałem sprawdzać wszystko, co ona robi. Jeżeli ona chciała, pamiętam, była taka sytuacja, że ona się zapisała na patent żeglarski i były takie momenty, że na przykład ona szła z tymi ludźmi z patentu żeglarskiego gdzieś sobie i mi nie dawała znać. Ja pierdolę, dla mnie to było jak koniec, to już jest koniec, kurwa, no zdrada największa po prostu, że poszła sobie z jakimiś ludźmi, ja siedziałem w domu i jest mi smutno teraz i chuj, nie? I że to jest jej wina. I tak było wielokrotnie. Wielokrotnie jakby nie rozumiałem tego, no ale też byłem gówniakiem, miałem 16 lat i dla mnie to było mocne doświadczenie i ona wtedy powiedziała, że ona czuje, że jest jakaś to... Pierwszy raz w życiu usłyszałem słowo że ja jestem toksyczny w jakimś związku. W ogóle pierwszy raz usłyszałem słowo toksyczny względem związku. Zwykle wiązało się to z żółwiami ninja albo z Daredevilem, któremu toksyny wpadają i oślepiają twarz. No, to tak było. Byłem toksikiem wtedy wówczas. A ty? Jak się zachowywałaś? Jakie były twoje toksyczne zachowania? Myślę, że podobne, niepodobne. No. Zacznijmy od tego, że i ja, i mój partner ówczesny, on był w ogóle super toksyczny. Natomiast ja również byłam wtedy bardzo toksyczna w tamtym związku. Z tym, że moja toksyczność narodziła się, bo ona była związana z brakiem zaufania do niego i też z chęcią kontroli, ale a to wynikało... Lat? 15. Okay. Ale to wynikało... No, 15. 15-16, no bo to trwało przez jakiś czas. Może każdy, kto ma 15-16, musi być toksykiem. Natomiast to nie było tak od początku, tylko to się zaczęło w momencie, kiedy ja go parę razy przyłapałam na tym, że mnie faktycznie okłamał, albo nie odbierał telefonu, a potem się okazywało, dowiadywałam się od jakiegoś jego kolegi, że on był z jakąś swoją byłą, z którą później zresztą, która zresztą później z nim okazało się, że jest w ciąży, to w ogóle było bardzo zagmatwane. Oh, wow. No tam były grube rzeczy, więc ja naprawdę miałam jakby powód do tego, żeby się niepokoić. Natomiast prawda jest taka, że ja powinnam była zakończyć ten związek i tyle, a nie usilnie być z tą osobą i chcieć być z tą osobą. I to u mnie jakby, że wszystkie te rzeczy, które on robił, a on był okropny w stosunku do mnie, naprawdę robił straszne rzeczy. I to, że ja chciałam go kontrolować i wydzwaniałam do niego po 300 razy, gdzie łączyłam się z jego telefonem komórkowym i potem przychodziły mi rachunki na 700 zł na przykład, bo ceny za telefony komórkowe, za połączenia tak były wtedy nieprawdopodobne i za SMS-y również. Ja 1300 zapłaciłem. Więc tak, ja... Pierwszy miesiąc użytkowania telefonu w 99 roku. Ja dostawałam wtedy właśnie takie wysokie rachunki telefoniczne, w sensie rodzica, ja je wykradałam ze skrzynki i sama je opłacałam. Tak, słuchajcie, to jest ciekawa historia. Ola chodziła ze śrubokrętem w torbie, czy w plecaku, czy w czymś tam, żeby wyłamywać... W kieszeni kurtki miałam. W kieszeni kurtki, żeby wyłamywać raz, skrzynkę pocztową. Raz, że służył mi, a on w razie, gdyby ktoś mnie zaatakował, mogłabym dźgnąć te osoby. Na przykład listonosz, który mówi, co ty kurwa odpierdalasz tą skrzynką? A dwa, że mogłam przed rodzicami wyciągnąć rachunek ze skrzynki, no. Już chyba mówiłam o tym mamie, nie? Mam nadzieję, że nie dowiaduję się o tym. Jakby to przepraszam mamo raz jeszcze, albo po raz pierwszy, nie wiem. Wydaje ty mi się, może tam się dalej są jakieś niezapłacone rachunki? Ja wszystko płaciłam. Bo ty wyciągałaś te... Tak, ja płaciłam. Nieważne. Wróćmy do historii. To cały czas jest historia przecież. Tak, ale wrócimy do tej głównej historii. No tak, a to dalej więc... jest związek z swoją toksycznością, kurwa, śrubokręt w kieszeni. A on był na innych toksycznych ludzi, którzy chcieli mi zrobić krzywdę na TPS-a.
No i tak, i ja wydzwaniałam po prostu do niego, bo nie wiem, co mi się wydawało, że on odbierze telefon i nie wiem, co przyzna mi się nagle. Ja nie wiem, po co ja to robiłam, ale miałam taką silną chęć tego, żeby go przyłapać na gorącym uczynku. Też nie wiedziałam, co z tym zrobić, bo sobie myślałam, że przecież jakbym go przyłapała na gorącym uczynku, no to jak sobie to analizowałam, to ja nie chciałam się z nim rozstawać. To też była takie trzymanie się po prostu kurczowo tej osoby. Chciałeś go przyłapać, a nie chciałaś go przyłapać. No może, no nie wiem. W każdym razie to w ogóle było dla mnie zastanawiające. Jakby cały ten związek jest dla mnie, jak sobie popatrzę na niego z boku, to jest zastanawiające, bo ja byłam bardzo zakochana w tej osobie, bo to była pierwsza osoba, w której byłam zakochana, ale w sumie ja nie byłam tak do końca zakochana. To ja byłam w jakiś sposób też zmanipulowana w ten związek, uwiązana i sama dopuszczałam się właśnie kontrolowania i braku zaufania i właśnie tego takiego. I też jak wiedziałam, że on coś robi beze mnie, to też mi się to strasznie nie podobało. Z tym, że no mówię, u mnie się to wiązało bardzo mocno z tym brakiem zaufania, który faktycznie pokrywał się potem w rzeczywistości w takich już grubych akcjach. No, w grubych akcjach. Oczywiście to nie tłumaczy nadal mojego zachowania, bo gdybym nie była toksyczna w tamtym momencie, to po prostu przerwałabym ten związek, powiedziała dziękuję, do widzenia, to tyle się bawiliśmy razem i powinnam była to zakończyć. Oczywiście moi rodzice bardzo chcieli, żebym ja zakończyła ten związek, pomimo tego, że bardzo pomagali mojemu byłemu, ponieważ on miał trudną sytuację rodzinną, im było bardzo przykro z tego powodu, że on ma trudną sytuację rodzinną i oni byli skłonni mu pomagać, nawet gdyby on nie był moim chłopakiem, może nawet wtedy bardziej by mu pomagali, bo oni bardzo nie chcieli, żeby on był moim chłopakiem. No. Ja miałem też mnóstwo takich różnych znajomych, w tych już późniejszych latach, kiedy już na przykład mieszkałem w Warszawie, to zdarzało się, że miałem mnóstwo takich toksycznych, dziwnych koleżanek, które zdradzały swoich facetów, z połową Warszawy, jak się potem okazywało, i które każdemu z tych facetów mówiły, że tak naprawdę no, jesteś jedyną osobą, z którą się spotykam, bo z innymi się, no, z innymi nie potrafię się w ogóle dogadać i tak dalej, i tak dalej. I nawet z moim chłopakiem się nie potrafię za bardzo dogadać, my ze sobą nie sypiamy. Jesteś jedyną, z którą się spotykam, bo nawet nie potrafię się dogadać z moim chłopakiem. Ale dokładnie tak mówiły, nie? A potem... A to było ich więcej niż potem, jedna? Była taka jedna, no nie będę teraz mówił, o kogo chodzi, no nie? No tak, ale... Ale była taka jedna, która miała swojego chłopaka i którego zdradzała z połową Warszawy. A potem, kiedy tamten chłopak poszedł do kurwa innej, to ona oczywiście zaszantażowała go czym? Dzieckiem. Jasne, że dzieckiem. Wylądowała w szpitalu i powiedziała, że ma dziecko i tak dalej, i że ona jest w ciąży. Okazało się, że nie była w ciąży, nie było żadnego dziecka, tylko go po prostu zmusiła, żeby on przyszedł do tego szpitala. Ale w szpitalu była. Tak, była w szpitalu, ale to z poznajomości załatwiła sobie, żeby... Po prostu, żeby zrobić scenę, żeby tamten się nią zainteresował, nie? I to jest takie... toksyczne, że ja pierdolę, nie? I im... Widzisz, te rzeczy, które my przeżywaliśmy jako dzieciaki, to jest taka toksyczność, bo ty nie wiesz, bo to jest toksyczność w akcie desperacji, bo ty nie wiesz, co robić, bo nie masz pojęcia, bo pierwszy raz jesteś zakochany, zakochana, pierwszy raz jesteś w jakimś dziwnym związku, pierwszy raz coś się dzieje w twoim życiu i ty nie wiesz, jak się zachować. I to, jak ktoś ci daje dobre rady, to ty uważasz, że te rady są gównowarte, bo one są zupełnie inne niż ty masz w głowie. No tak, tak. Wszystkie rady, które dawali mi wtedy rodzice, to są dokładnie te rady, które bym dawała w tej chwili Tymonowi, bo one były najbardziej logiczne, proste i wiadomo, że robili to tylko dlatego, bo chcieli mi dobrze doradzić, bo im zależało na mnie. I to był oczywiście ogromny błąd, że ja tego nie słuchałam. Bo to jest, wiesz co, na tej zasadzie, i to istnieje od wielu, wielu lat, wielu dekad, że kobiety kochają łobuzów. Że kochają łobuzów, bo łobuz jest super, bo się pobije z kimś, bo zrobi jakąś krzywą akcję, bo z nim się coś dzieje. Natomiast nienawidzą też łobuzów, bo nie mogą im ufać, bo robią je w chuja, bo są niewierni, bo coś. A one zawsze myślą sobie, że one go zmienią. Ale to jest, wiesz co, ja nigdy nie myślałam akurat na przykład o tym moim pierwszym chłopaku, że ja go zmienię. To w ogóle nie było to myślenie. Ja nawet o nim nie myślałam w kategoriach łobuz. Ale to, o czym mówisz, to zastanawia mnie, czy to jest tak, że bo to kobiety kochają łobuzów, czy to jest tak, że to
że to nie jest tak, że to kobiety kochają łobuzów, tylko... Tylko popkultura nam wmawia, że taki łobuz, czy taka wariatka, że to są te emocje, że to jest tak, że to jest ten związek, który jest interesujący. Większość książek związanych z romansami głośnych, czy filmów, czy seriali, takich najbardziej znanych par, które gdzieś tam przez te filmy romantyczne, czy seriale się przewijały, to były związki super, ale to super toksyczne. Rzeczy, które są nam prezentowane przez popkulturę jako romantyczne, które próbuje nam się wcisnąć do głowy, że to jest ten obraz tej romantycznej miłości. Tak on cię powinien kochać, albo tak ona cię powinna kochać. Czy to nie jest tak, że to popkultura, że to, ale tak. To zewnętrzne jakieś... nie wiem co, buduje nam taki obraz w głowie, który jest nieprawdziwy, no, który nam mówi, ej nie, no, nudny związek jest nudny. Okej, zgodzę się, ale tak, znaczy masz rację. I jest seksowny. Jest obraz właśnie ten romantyczny, że tutaj dom, rodzina. W ogóle u ludzi też się zmieniają jakby priorytety względem wieku. U niektórych czasami jak dostają midlife crisis, to nagle im odpierdala i z tej takiej stagnacji, z tego takiego bycia na stałym poziomie, z tego, że zawsze się chce mieć rodzinę, nagle chce się mieć kurwa, kochanków, kochanki. Pytanie, czy te osoby, które mają ten spokój, powiedzmy w tym okresie 30, tak? Bo to niby po 40, no teraz to już po 50 chyba midlife tak? crisis. Aha, okay. Bo to idzie cały czas do przodu. No tak, no wiesz, 40 to nowe 30. Ja midlife crisis miałem, jak miałem 13 lat, wtedy pierwszy raz usłyszałem Faith No More, Angel Dust. W każdym razie, to ja nie wiem, czy to jest do końca tak, że to jest jakiś midlife crisis, czy to jest po prostu tak, że jest się przypadkiem czasami wrzuconym w tryby rodziny, których może nie do końca się nawet chciało i oczekiwało, tylko miało się na przykład bo te dziewczyny człowiek się czy w nie wyszumiał. Liceum. Tak, no poznałeś dziewczynę w liceum, czy tam chłopaka w liceum. Gdzieś tam po drodze skończyliście te studia razem. Przypadkiem wam się wpadło i macie już dziecko, po drodze się hajtnęliście. No i tak byliście tych x lat już ze sobą. No i nagle się okazuje, że wieje nudą i to nie jest midlife crisis, tylko to jest, bardzo często wydaje mi się, że to jest fakt nie zaliczenia pewnych poziomów w życiu, wyszumienia się, poznania związków z różnymi ludźmi. Znaczy, to jest na pewno to, co mówisz. Wydaje mi się, że to bardzo często to na tym polega. Na 100% to jest to, co mówisz, ale... Nie zawsze oczywiście, ale wydaje mi się też, że są ludzie, którzy i się wyszumieli w życiu i wszystko w porządku i chcą mieć rodzinę, stagnację, bla, bla, bla. I w pewnym momencie przychodzi to, a kurwa, a chcę się znowu wyszumieć. To jest trochę na tej zasadzie, co... na przykład oglądaliśmy ostatnio Hotel Biały Lotos, nie? W sensie serial. Jaki to dobry serial na HBO, bardzo polecamy. I mamy tutaj menadżera hotelu, który jest byłym alkoholikiem, byłym narkomanem, gościem, który wciągał wszystko łącznie z bąkami ludzi, innych mężczyzn z dupy. I jest grzecznym, miłym, sympatycznym, uśmiechniętym menadżerem hotelu. Profesjonalnym menadżerem. Który nie robi niczego już od ponad 5 lat, bo nie chce, bo wie, że to mu niszczy życie. I w pewnym momencie, kiedy przychodzi pokusa, to ja wam już nic więcej nie powiem. Ale tak, bardzo polecamy ten i serial. To jest właśnie, wiesz, też mi się wydaje, że jeżeli ktoś na przykład był uzależniony od tych wszystkich takich pojebanych emocji, to nie jest tak, że to całkowicie u niego wygasło, tylko to może znowu, wiesz, gdzieś tam wrócić, nie? Takimi no ty, ale tutaj mówisz falami. Akurat, tutaj mówisz akurat o czymś jeszcze trochę innym, bo mówisz o uzależnieniu. Tak, tak, tak. To jest, wiesz, jeżeli natomiast... ktoś sobie jest w ogóle od adrenaliny i dostarczania sobie tych bardzo mocnych bodźców, są takie mózgi, które są tak skonstruowane, że tego bardzo potrzebują, no to... Jest wysoce prawdopodobne, że takie osoby mogą do takiego bodźcowania się wrócić. To jest trochę też inna rzecz. Wróćmy jednak do tego bycia toksycznym, bo i tego, co mówiłem wcześniej o tych bad boyach, o tym, że laski lubią takich gości. I oczywiście faceci też kochają zdziry, kochają kurewki, czy jak tam się i je określają, czy suki gorące, ostre i tak dalej, które czemu są... Czemu facet jest łobuzem, a kobieta jest kurewką, zdzirą i suką? Maciek? Bo w tym wypadku jest to nie jest pejoratywne określenie.
Tylko w sensie taką, właśnie ja mówię tutaj pozytywnie o tym. Ja wiem, jak to brzmi, ale mówię tutaj pozytywnie. A facet łobuzem, łobuz, kurwa, to jest chujowe określenie, szczerze nie, mówiąc. No, już lepiej brzmi takie bad bitch. Bo ta no to bitch, bad bitch, no dobra. Bo ta bitch po angielsku ma trochę inne jednak, inne konotacje niż w Polsce. W Polsce się nie mówiło ty suko, no dobra, to, o kimś tak, że to gość jest... Teraz to zaczyna zmieniać. Gość jest chujkiem. To nie wiem, no. Kobiety są gościa, który jest chujkiem. Albo skurwysynem. No nie. No. Dobra, skurwysynem by tutaj pasowało. Skurwielem. Jeżeli... Bardziej. Nie skurwysynem. Skurwielem. Dobra. Gość jest niezłym skurwielem. On jest kurewką. Bardzo dobra. To jest, ja myślę, że to jest tytuł. Oczywiście nie mówimy tutaj o środowisku LGBT, gdzie to, gdzie, nie wiem, jak jest, szczerze mówiąc, czy geje chcą bad boya. Myślę, że niektórzy tak, to no, zależy. Pewnie przecież. Też. Dlatego nie wiem tego po prostu, bo nie znam się. Ja natomiast wiem, jak jest tutaj i tylko widzisz, najczęściej to jest tak, że te kobiety, ja nie mówię oczywiście, że wszystkie, ale one myślą, że one go zmienią, a u mężczyzn tego nie ma, bo mężczyźni wiedzą, że jej nie zmienią, wręcz, co jest moim zdaniem strasznie chujowe, gardzą takimi osobami bardzo często. Jeżeli laska jest tak zwana łatwa według mężczyzn... Czyli jest wyzwolona czy, i no po prostu robi dokładnie to samo, co facet i nie, robi to, co chce. Mnie na przykład to strasznie wkurwia, jak wszyscy przyklaskują, o, koleś fajnie wyruchał 20 lasek, nie? Jak laska się ruchnie z 20 facetami, to jest określana najgorszymi epitetami, no. To się powoli mam nadzieję, że to się zmienia, też więcej osób o tym mówi, że ja też mam nadzieję, że to się zmieni, bo powinno być absolutnie. Ja na przykład jak byłem młodszy, nigdy nie chciałem mieć, na przykład moi koledzy mówili, no ja muszę mieć dziewicę, ja nie chcę, żeby mnie, wiesz, ktoś wcześniej dotykał moją dziewczynę i tak dalej. Było mnóstwo takich, słyszałem, ja w życiu... A mówili to chłopcy, którzy sami byli prawiczkami? Oczywiście, że tak. Ja w życiu nie chciałem mieć, chciałem kogoś, kto kurwa po prostu wie o co by, nie? Więc... Się uśmiechnął, no wiedziałam, że się uśmiechnie. Chciałeś Mateusza po prostu. Tak, więc ja zawsze chciałem kogoś, kto ma doświadczenie, żebym też sam jakby wszedł lepiej w ten cały świat. I generalnie mężczyźni, ja oczywiście tak samo, ja nie mówię, że wszyscy, tylko mówię, że takie jest myślenie wśród ludzi, wśród społeczeństwa, że oni nie chcą zmieniać takiej dziewczyny, bo oni wiedzą, że dla nich to jest stracona dziewczyna, to jest dziewczyna, której nie pochwali mama, fajnie się z nią pobawić, fajnie coś tam poodpierdalać, różne dziwne akcje, fajnie razem pobrać narkotyki, pić alkohol, jeździć w różne dziwne miejsca i robić bardzo dziwne rzeczy, fajnie, ale koniec końców chcę mieć laskę, która będzie przykładną, dobrą, miłą, sympatyczną, nieinwazyjną dziewczyną. Takie jest generalnie gdzieś tam myślenie. U kobiet bardzo często widzę, że one jednak próbują budować ten związek z tym facetem, mimo tej takiej absolutnej toksyczności pomiędzy nimi, bo takie związki, tak jak mówiłaś zresztą, są zwykle bardzo toksyczne. Przykładem idealnym, jeżeli chodzi o show biznes i aktorstwo, dla mnie była zawsze Angelina Jolie i jej role w różnych filmach, gdzie ona była, czy to była, wiesz, Przerwana lekcja muzyki. Myślałam, że mówisz o jej życiowych rolach, nie, bo jej związki też były w sumie Billy Bob Thornton, dosyć takie, tak. To z Billy Bob Thorntonem i z jej, i z tym, co, z którym grała w tych Hakerach, nie? Mm. Nie pamiętam, jaką się nazywa. O Jezus, poczekaj. On grał też w Trainspotting. Johnny Lee Miller się nazywał. Johnny, tak, tak. No. I Lee Miller, no. I te jej początkowe właśnie, nie, no to rzeczywiście masz rację, że te jej związki były burzliwe, mocno toksyczne, były tam dziwne rzeczy, łącznie z tym, że teraz odetnijmy, znaczy sobie trochę krwi upuśćmy, schowajmy ją we fiolkach na naszych szyjach. Zatatuujmy sobie swoje imiona. Coś w stylu Megan Fox i Machine Gun Kelly, nie? Megan Fox i Machine Gun Kelly mi się kojarzą tak jeden do jeden, że to robiła Angelina Jolie w 96, czy w którym to oprócz tego to jej role w większości wypadków właśnie były takich toksycznych dziewczyn, takich właśnie wariatek, taka z którą pójdziesz w ten ogień, tylko że się poparzysz w chuj, nie? Ale dobra, warto było, bo seks super. Tylko potem jakby przychodzi do życia codziennego, to potem już to znika i takich osób już nie ma, nie? W sensie nie tworzą związków. A mam wrażenie, że właśnie te toksyczne związki też w mediach to właśnie jest nawrócenie gangstera, nawrócenie łobuza, sukinsyna,
skurwiela i tak dalej. Znasz jakiś przykład z filmów, gdzie kobiecie udało się nawrócić Tramwaj zwany typa? Pożądaniem. Jest tam nawrócony? No nie jest nawrócony. Bo wydaje mi się właśnie, że z tych filmów wszystkich, które gloryfikują związki. Ale masz rację. Ale to jest odwrotnie niż w życiu, słuchajcie. W filmach rzeczywiście jest tak, że jeżeli jest jakaś próba nawrócenia jakiegoś bad boya i tak dalej, na to, żeby był przykładnym mężem, to się nie udaje. Natomiast w filmach, jak masz tę wariatkę, tę bad bitch i tak dalej, to wtedy ona pokornieje i wtedy z nią jest związek możliwy w filmie. A w jakim na przykład? No w Hakerach chociażby. W Hakerach ona jest, wiesz, pierdolnięta i tak dalej i oni na końcu, on ubiera sukienkę. Ja nie znam tego filmu. No dobra, ale... W sensie... Ja właśnie widzę to... Nie byłam taką fanką, jak ty, jako dzieciak, ja ten film widziałam może raz i to, wiesz, piątka. Ja właśnie widzę to, że jak ktoś jest... Że to jest właśnie na odwrót niż w rzeczywistości. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. No mogę się mylić, jasne. Dlatego właśnie nie przychodzą mi do głowy, bo no wydaje mi się, że jednak pomimo gloryfikacji tych postaw takich toksycznych przez popkulturę i pokazywaniu nam, że to jest okej, to jednak pokazuje się, że się nie zmieniają, się te osoby. Chociaż poczekaj, bo myślę teraz na przykład nad Seks w Wielkim Mieście. Kto tam był toksyczny w Seks w Wielkim Mieście? Kto tam nie był toksyczny? Pytanie. Kto był? Cały główny związek Kerry i Mr. Biga? Chociażby, to jest po prostu taka toksyna jedna wielka. Aha, okej. Okay. Ja wtedy nie zwracam uwagi, jak to oglądałem. Koniec końców się hejtają i niby sobie tam żyją. No. Natomiast, no nie wiem. Wiesz co, no jest taki film jak Gone Girl, który już tu przytaczaliśmy. To jest o tak, bardzo... Spisałam go sobie na liście. To jest najbardziej chyba toksyczny związek. Są różne inne, ale, jasne, ten, jest, że są, ale ten jest taka dziesiątka. No. Bo ten jest, na takim porządku dziennym wśród bogatych, teoretycznie sympatycznych, inteligentnych ludzi. A no wiesz, toksyczne związki to jest Kalifornia na przykład. Brad Pitt i... Mhm. To już mówisz... A to patologia jest bardziej. Tak, to już jest i właśnie, dalej. I a propos tego, co się dzieje w tej chwili, całego naszego show biznesu, ale też nie tylko, influencerów, takim przykładem jest chyba kurwa Queen of the Black najmocniejszym, jeżeli chodzi o toksyczność i pokazywanie tej toksyczności i mówienie o tym, że to jest normalizowanie tej toksyczności. Tak, ale u niej to, dla mnie to już jest też patologia, to jest wiesz, wielokrotne powtarzanie, tylko chodzi o to, że to jest patologia. To jest patologia, tylko że widzisz, jeżeli masz film, w którym występuje ta patologia, tak jak właśnie Kalifornia, gdzie mamy Brada Pitta i Juliette Lewis, którzy są straszni względem siebie, to jest to co innego, jeżeli masz ten film z 95 chyba 5, czy kurwa tam 6 roku, a coś, co rzeczywiście się dzieje i wpływa na dzieciaki, które to oglądają i które myślą, że to jest całkowicie normalne, że tak się trzeba zachowywać. Wiesz co, na przykład teraz ona ostatnio na Twitterze, czy gdzieś tam kurwa wrzucała, czy nie wiem, czy to był Instagram, wrzucała ostatnio, hej, jestem pod bankomatem, wpłaćcie mi 500 zł blikiem, wyślijcie mi blika swojego, będę bardzo wdzięczna, nie przyjmuję blików niższych niż 500 zł, a potem jeszcze wrzuciła, hej, jestem tutaj w galerii handlowej, jeżeli chcesz przyjść coś mi kupić, ale tylko za rzeczy, tylko jeżeli chcesz coś kupić powyżej 5000 zł, jakąś torebkę czy coś, to przyjdź do galerii, będę czekała na ciebie. W nawiasie było... nic, nie myśl sobie, że do czegoś dojdzie, chcę tylko, żebyś coś mi kupił. I teraz pytanie. Ja nie wiem, jak to skomentować. I teraz pytanie, czy to jest bait z jej strony, taki wiesz, na zasadzie, a trochę kurwa tutaj porzucam tą kontrowersją, czy też naprawdę, to Nitro wrzucał właśnie u siebie, czy też naprawdę są takie łosie, które kurwa się na to nabierają? Sama chciałam zapytać, czy ktoś tam przyszedł, czy to było dalej... pokazywane na jej storce? Jadą po nią. Jadą jej kupić torebkę za 5000. Jadą jej kupić, słyszeli, za 5000 chujowy Black w Witkacu, dobra! Co tam w Witkacu za 5000, jak on torebkę kupisz, bo sprzed ceny. No nie wiem, nie mam pojęcia, nie chodzę tam. Nie jestem żabconem. Nie żartuję. I co? No i właśnie, ja nie wiem, jak to się rozwiązało koniec końców, czy to była taka ustawka, czy to było tak na śmiesznie niby zrobione, czy właśnie po to, żeby pobazować na tej kontrowersji. Na śmiesznie. Ja,
Ja w jej przypadku to nie mówiłabym, że tutaj jest jakiś większy spryt za wszystkim, wiesz, który stoi. Kto wie, no, wiesz, jak jest, kurwa, no jednak... Ja myślę, że jak ktoś by faktycznie przyszedł i kupił coś za 5000, nam powiedział, nie, no, co jednak, ty, stary, patrz, żartowała. Utrzymuje się ona na powierzchni cały czas, mimo tych, kurwa, takich może dlatego, grubych rzeczy. Może właśnie dlatego, że no, robi to bezmyślnie. A to nie, że nie powiedziałbym. Ma poczucia, że nie ma poczucia cringe'u. To nie powiedziałbym, nie, że nie bezmyślnie... Wiem. Nie wiem, wydaje mi się, że coś tam za tym stoi, natomiast jednak ona jest gdzieś tam gloryfikowana, mimo że jest wyśmiewana, wyszydzana, to jednak zostaje w tych i dziewczynkach, i tych młodych chłopakach takie przeświadczenie, kurwa, gdybym miał taką Queen of the Black, nie? Albo w tych właśnie dziewczynach, że gdybym była taką właśnie suką, taką bad bitch, tutaj taką pierdolniętą, tutaj tatuaże na ryju sobie robię, tutaj się tnę, tutaj nie wiem, z ziomkiem, tylko z moim byłym się spotkam. Kurde, nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę też tak jak w przypadku tej piosenki, co już ją wspominaliśmy, Zdechłego Osy, czyli Patulowe, Ty moja patusiaro, to tam też są, to wszystko jest pokazane jako takie romantyzowanie tego, jako takie, wow, zobaczcie, teraz to jest wyzwolona dziewczyna. Czyli to jest, o czym mówię, no popkultura po prostu od zawsze właściwie romantyzuje. I ja wiesz, ja totalnie nie mam problemu z tym, że ktoś jest, ja totalnie nie mam problemu z tym, że, zresztą, kurwa, ja nie mam problemu z tym, że ktoś jest wyzwolony i zresztą nie mam problemu z tym, ale że ktoś żyje w toksycznym związku. Ja też nie mam z tym kompletnie problemu, to jest czyjaś sprawa. Natomiast też pomiędzy byciem wyzwolonym, a byciem toksycznym jest jeszcze całe jezioro lawy. No i całe jezioro, kurwa, żółci, toksyn i czerniny. Tak, więc to nie jest tak, że jak jesteś osobą wyzwoloną i żyjesz sobie po prostu, wiesz, w sposób taki, że robisz rzeczy, jakie chcesz, to nie jest tak, że od razu musisz być toksyczną osobą. Jasne, że nie. Nie, chodzi mi tylko o to, że jakby pokazywany jest w tej chwili właśnie w tych mediach to, nie, że to się, jest że to w spoko. Tej chwili. Mówię, myślę, że to jest od zawsze. Od zawsze w popkulturze. Teraz mamy po prostu nowe narzędzia. No pewnie tak, no. Wiesz, po prostu są nowe narzędzia, których kiedyś nie było. Znaczy dobra, racja, no wiesz, też związki, które były ostatnią dekadę temu, czyli wtedy, kiedy zaczęły nadawać wszystkie te Warsaw Shore i tak dalej, no to prawie dekadę już istnieją te filmy, te programy telewizyjne, no to też jest bazowanie na toksiku takiej grze pozorów, walce o to, kto kurwa najbardziej napręży muskuły, albo kto bardziej wypnie dupsko. I jest to bazowanie na tych relacjach pomiędzy tymi, że każdy tam jest eks w pewnym momencie. To masz trochę wrażenie, jakbyś wpadł do rodziny, gdzie jest chów wsobny. Serio, mam taka rodzina pikoków, no. Po prostu, kiedy oglądasz te Warsaw Shore, bo każdy już z każdym to, był, ty kurwa. Ty już mówisz o eks na plaży, to jest. No to eks na plaży, Warsaw Shore, jest... dla mnie to są te same kalibry gdzieś tam. I to było... To rzeczywiście było od jakiegoś czasu, natomiast no, toksyczne związki są i tak jak mówię, ja nie mam nic, kurwa, do tego, niech ktoś sobie będzie wyzwolony, niech sobie będzie miał toksyczny związek, no, nie ma tu ale. Tu nie ma ale, że ale... A moim zdaniem jest ale. A jakie ponieważ jest ale? Toksyczne związki potrafią się bardzo źle odbić na relacjach rodzinnych i w momencie... Samolot? Przeszkodził mi samolot? Na relacjach rodzinnych, tak. Potrafią odbić się bardzo negatywnie na relacjach rodzinnych i w momencie, kiedy toksyczna para ma dziecko, no to takie dziecko bardzo cierpi o, w tym momencie. Jezus, plus oczywiście. Uczy się tych toksycznych zachowań, odbiera je jako normę i idzie z nimi w świat dalej i tworzy kolejne toksyczne relacje. Rację. Chyba, że gdzieś po drodze zauważa, że to jest toksyczne, nie wiem, przechodzi przez jakąś grubą terapię, różnie bywa oczywiście. Natomiast najczęściej kończy się to tym, że gdzieś jednak te toksyczne zachowania są dla niego czy dla niej normą i idą z nim dalej, czy z nią też w świat. Więc nie do końca to też jest tak, że to jest w porządku. I też wydaje mi się, że jeżeli
sami macie przeświadczenie o tym, wiecie, albo ktoś wam kiedyś powiedział, że wasze zachowania są w jakimś stopniu toksyczne, to fajnie jest właśnie przejść się do specjalisty, przejść się na terapię i takie wątki poruszyć, bo terapeuta nie będzie nas oceniał na tej terapii, będzie. ale może nam dać... Od 1 do 10 taki wyciąga te... Ale może nam dać do ręki narzędzia, które pomogą nam sobie poradzić z tą toksycznością, a to pomoże nam stworzyć lepszy związek i też nam się ze sobą czuć lepiej, bo na przykład mi w momencie, kiedy właśnie w tym moim związku te toksyczne jakieś rzeczy ze mnie wypływały, nie było mi z tym dobrze. Ja wiedziałam, że ja się nie zachowuję dobrze. Ja się czułam obrzydliwie sama z sobą. Ja cierpiałam nieprawdopodobnie w tamtym momencie. To było takie, to było cierpienie. To było cierpienie. Ja się czułam tak źle, okropnie, wręcz źle fizycznie się wtedy czułam, że gdybym wtedy wiedziała, że można na przykład właśnie coś takiego na terapii sobie przerobić, to na pewno bym to sobie w tamtym czasie przerabiała. No. Czy wiesz co? To, co mówiłaś, to ja się zgodzę, że pomoc jest potrzebna, czy terapeuty, czy po prostu jakiegoś profesjonalisty. Natomiast nigdy, moim zdaniem, nie uda ci się wyzbyć toksycznych zachowań, dopóki samemu nie zaakceptujesz, że to są toksyczne zachowania. Tak, dlatego ja samemu mówię, że jeżeli już to usłyszałeś od kogoś, tak, albo wiesz o tym... Ale wiesz, jeżeli usłyszałeś od kogoś, to możesz myśleć, że ktoś cię ocenia. Albo myśleć, że ktoś to robi złośliwie. Albo myśleć, że... Ale chodzi, że już jesteś ten krok, że... No tak, albo myśleć o tym, doszło, dotarło do ciebie. No tak, albo myśleć o tym, że ktoś nie zna całej prawdy do końca. Często trzecie osoby ciebie oceniają i ty jesteś przekonana, że to jest atak i że one tego nie widzą, bo one są w stanie ocenić kogoś na podstawie tego, co widzą, nie wiem, albo w social mediach, albo z tego, co im znajomi powiedzieli, albo że, wiesz, jakaś para na przykład się kłóci ze sobą, że oboje są tak samo toksyczni względem siebie, ale tylko jedna osoba z tej pary jest dla tamtych osób dostrzegalnie toksyczna. A ta druga, to jest, wiesz, zrzucaniem, że ktoś jest toksyczny, jest tak jak zrzucaniem gaslightingu, że ktoś kogoś, kurwa, gaslightinguje, no bo każdemu możesz to powiedzieć i robienie czegoś takiego jest jednocześnie gaslightingowaniem, wmawianiem komuś, że ktoś cię gaslightinguje. Więc to wszystko, to jest często ktoś, kto sam jest toksyczny, oskarża kogoś o toksyczność, bo tak jest mu, nie wiem, może łatwiej przed samym sobą, łatwiej wypchnąć swoje jakby, żeby usprawiedliwić siebie, że to nie ja jestem toksyczny, to ty jesteś toksyczny. Mi się wydaje, że no nie powiem, że wszyscy, ale w dużej większości ludzie w którymś momencie swojego życia przejawiają jakieś toksyczne zachowania i to nie oznacza od razu, że są toksycznymi ludźmi, po prostu przejawiają czasem jakieś toksyczne zachowania, mniej lub bardziej. I dobrze jest przyznać się samemu przed sobą. A to jest jak z alkoholizmem, albo z uzależnieniem, że ciężko to zrobić. Że czasem się to robi. No tak, tak, tylko właśnie ciężko jest się przyznać przed sobą, powiedzieć sobie, ej, kurde, ja naprawdę, nie wiem, jestem alkoholikiem, albo ja naprawdę mam problem z narkotykami. I tak samo ciężko jest sobie powiedzieć, ej, to ja jestem toksykiem w tym związku, bo, nie wiem, masz przeświadczenie, że tamta druga osoba jest toksyczna, że tak może być. Zresztą, pytanie takie zasadnicze. Kto jest bardziej toksyczny, mężczyźni czy kobiety? I dlaczego są to kobiety? Ja bym tego absolutnie nie rozdzielała na płci. Nie, słuchajcie, ja też bym nie rozdzielał, natomiast społeczeństwo, teraz sobie oczywiście zażartowałem, ale społeczeństwo rozdziela to mocno, twierdząc, że to kobiety są bardziej toksyczne. Tak, nie słyszałam. Że kobiety nigdy są bardziej jątrzące, że mężczyźni są bardziej przemocowi, że. A przemoc nie jest tak, ale, toksycznością. Tak, ale że tutaj ta toksyczność w tym wypadku częściej wiąże się z tym, że jednak jest to takie jakieś jątrzenie, kombinowanie, zdradzanie, kłamanie, że to jest domena jakby toksyczności. Tak, mi się bardziej znowu kojarzy to, że jest to bardziej przypisywane mężczyznom, natomiast ja bym nigdy sama tak nie powiedziała, toksyczność... bo uważam, że to jest zupełnie niezależne od płci. Okej, mi się toksyczność kojarzy bardziej z przemocą psychiczną i z takim
albo z taką przemocą fizyczną, której nie widać do końca. To jest dla mnie toksyczność. W sensie jakbym miał definicję jakąś ułożyć. Nie? To nie, to mi się kojarzy ze wszystkimi zachowaniami, które odbiegają od normy i ja to rozumiem, ale ja rozumiem, tylko ja mówię, co mi się na pierwszy rzut ucha, kiedy słyszę słowo toksyczność, to mi się z tym kojarzy. No, że ktoś jest względem kogoś nieuczciwy, że ktoś jest... Natomiast ja doskonale wiem, jaka jest definicja toksyczności, tylko... też mówię, jak społecznie gdzieś to tam jest odbierane, jak są mężczyźni odbierani, jak są kobiety odbierane. Ale to jest, wydaje mi się, że twoja perspektywa. To nie tylko, sądzę, że... To nie jest moja perspektywa, ja tak nie myślę, tylko... Ale mówisz to z własnego, bo widzisz, ja zupełnie inaczej, mam inny obraz w głowie. Ja to widzę z własnej jakiejś bańki Dlatego informacyjnej. Mówię, że to jest... A ja mam inny obraz w głowie, więc mówię, że to nie wydaje mi się, żeby to było... Znaczy, tak. Bo wiadomo, odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie ma... Tak nie, jak ma, mówiłaś, nie ma odpowiedzi. Nie ma znaczenia, czy płeć, no tak, jaka no jest mówię, płeć. Nie ma tutaj odpowiedzi jednej. Czy to mężczyźni, czy kobiety, bo ludzie po prostu są ludźmi... Z wyborem. Ale wiesz, to chodzi mi tutaj o to stygmatyzowanie, tak jak właśnie w przypadku rozwiązłości seksualnej, czyli takiego wyzwolenia, że no kurwa, przecież tak jest, nie? Że jak kobieta jest rozwiązła, to jest bardzo źle widziane, jak mężczyzna... W ogóle używanie słowa rozwiązła. No rozwiązła, no wyzwolona. Wyzwolona jest też takim słowem, które nie pasuje tutaj do końca. Chodzi mi o rozwiązłość seksualną. Mm-hmm. O to, że lubisz po prostu tak, uprawiać ja wiem, seks. Tylko mówię, że śmieszne. To inaczej, to jeżeli kobieta lubi uprawiać seks, to jest postrzegana zupełnie inaczej niż mężczyzna lubiący uprawiać Oczywiście, seks. Oczywiście, ale to jest trochę co to innego. To są kwestie społeczne i tak samo ta toksyczność jest kwestiami społecznymi. Lubienie uprawiania seksu nie jest... toksycznością od razu. Ja wiem, prawda? Tylko chodzi mi o to, że wiesz, że... Może być, wpisywać się w to, a wcale nie musi. To jest to takie jeszcze chyba wzięte z lat tych 50., 40., 50., kiedy zaczynały się, kiedy znowu rola kobiety została spłycona troszeczkę po wojnie, po II wojnie światowej i kiedy ona była tą taką żoną ze Stepford trochę, nie? Czyli one sobie tam siedzą w domu, mężczyźni pracują i one knują, te baby knują między sobą, dogadują się, żeby, wiesz, być, plotkują i starają się poznać wszystkie sekrety swoich mężów, tak? Tak było takie przeświadczenie tych facetów w latach 50., przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Widziałem kilka jakichś takich filmów dotyczących tego, że to właśnie jest tak, że mężczyźni są tą kurwa siłą, tą brutalnością, a kobiety są właśnie tym knuciem. Oczywiście ja nie mówię, że tak jest, tylko ja mówię, jak to było postrzegane w latach 50., 40., 50. w Stanach Zjednoczonych gdzieś. Więc tak jak mówię, my nie wiemy, czy kobiety, czy mężczyźni, kto jest bardziej toksyczny, bo to nie ma żadnego znaczenia. I mógłby być z nami specjalista, który by nam powiedział i który by pewnie powiedział to samo, że to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest indywidualne. Natomiast w tym wypadku specjalisty nie zapraszamy, ponieważ my... To byłby żółw ninja. To byłby żółw ninja, który jakby ma dużo styczności z toksycznością. Natomiast dlaczego? Dlatego, bo chcemy tutaj przedstawić wam nasz pogląd, z naszej perspektywy. My nie jesteśmy ekspertami, my nie jesteśmy turboznawcami, my to z perspektywy ludzi, którzy są ze sobą w związku i którzy przeżywali toksyczne związki, sami byli toksyczni w tych związkach, to chcemy powiedzieć. No. Słuchajcie, no my mieliśmy znajomych w toksycznych związkach. Mieliśmy nawet znajomych, którzy się bili między sobą, a właściwie to kobieta biła gościa. Po prostu dostawał od niej regularny wpierdol za to, jak się zachowywał, za to, że chlał cały czas, za to, że dobierał się do innych lasek i tak dalej, więc to był absolutnie w obie strony działający toksyczny związek. I tutaj była przemoc fizyczna właśnie w drugą stronę z kolei, nie? W sensie to kobieta biła gościa. I to nie był właśnie wcale powód do śmiechów czy żartów na zasadzie haha, laska cię bije, to było kurwa bardzo przykre. I ja myślę, że wszystkie, mamy mnóstwo przykładów wśród znajomych, gdzie było bardzo toksycznie, bardzo, mnóstwo przychodzi mi takich przykładów, nie będę ich oczywiście tutaj przytaczała, natomiast to nigdy nie jest powód do śmiechu, czasem jest to powód do tego, że między sobą my na przykład rozmawiamy, będąc zaszokowani czasem jakąś sytuacją tylko, czy postępowaniem czyimś, ale no nie jest to temat ani do śmiechu, ani do wytykania palcem, bo to są trudne rzeczy i też nie za bardzo człowiek wie w takich momentach, czy
wtrącać się w taką relację, bo to też zależy od tego oczywiście, jak bliscy to są znajomi, a bywało tak, że wśród bardzo bliskich znajomych było dziwnie, czy się wtrącać w takich momentach i próbować rozmawiać z tymi ludźmi, czy po prostu zostawić sytuację. A czy to nie jest też tak, że z roku na rok z galopującą poprawnością polityczną ta toksyczność zaczyna coraz więcej aspektów dotykać i coś, co jeszcze 10 lat temu nie było uznawane za toksyczne zachowanie, nagle nim jest? Być może tak jest, ale jeżeli tak jest, no to dobrze. W sensie zwykle te rzeczy, które są określane jako toksyczne, one są toksyczne. A to, że kiedyś nie mówiło się o tym w ten sposób, to nie znaczy, że tak nie jest. No. Czy można być kimś toksycznym? Czy można być z kimś? W sensie, że powinno się być z kimś, kto jest toksyczny. Tworzycie, załóżmy, fajny związek, względnie fajny związek, ale skoro są na przykład, macie toksyczne zachowania względem siebie, czy to oznacza, że to już jest koniec, że nie można tego prowadzić? To znaczy, ja uważam, że osoby, które prezentują toksyczne zachowania i absolutnie nie przyjmują do wiadomości, że ich zachowanie jest toksyczne i nie wykonują żadnej pracy, żeby cokolwiek zmienić, to nie jest dobry materiał na partnera czy partnerkę. Ja bym doradzała przerwać taki związek. Gdyby się mnie moja przyjaciółka czy przyjaciel zapytali, to pewnie bym powiedziała, no nie wiem, pomyśl może o tym, żeby sobie dać spokój. Jeżeli ten ktoś nie chce pracować nad sobą albo nie przyjmuje w ogóle do wiadomości faktu, że może robić coś źle, no bo to nie wróży nic dobrego. Nie wróży nic dobrego. Bardzo często takie toksyczne zachowania u osób, które nie chcą kompletnie wziąć pod uwagę tego, że toksycznie się zachowują, doprowadzają do tragedii. Więc no myślę, że można uniknąć tragedii, mówiąc w pewnym momencie stop. To jest moje zdanie oczywiście. Tylko kiedy ten stop powiedzieć? To jest problem. To jest problem. To jest problem, bo nie wiadomo, co już jest toksycznym zachowaniem, co jest toksyczną patologią bardziej. Bo toksycznym zachowaniem to myślę, że wiadomo, co jest. Tak, tylko że chodzi o to, że wiesz, że czy to jest zachowanie, które się będzie powtarzało, czy to jest coś, co się raz zdarzyło. To też jest, kurwa, wiesz, temat taki. Wiesz, to, co się raz zdarzyło i jest toksyczne, też jest toksyczne i dobrze jest o tym porozmawiać i powiedzieć tej osobie, która się zachowała w taki sposób, że tak się zachowała. Pytanie, czy ta osoba przyjmuje to do wiadomości i czy będzie to powtarzała, czy to była jednorazowa rzecz. Bo na przykład dotarło do niej, że to nie było w porządku i że nie chce tego powtarzać. I też sama nie jest zachwycona swoim zachowaniem. Bo my jesteśmy ludźmi, no popełniamy błędy, mówię. Nie chcę powiedzieć, że każdy, ale myślę, że większość ludzi gdzieś kiedyś przejawiała jakieś takie zachowania, czy zachowała się w taki, a nie inny sposób. Żeby nie było niejasności, my również się zachowujemy toksycznie względem siebie. No tak, tak, tak. I mamy toksyczne różne zachowania, które wiemy, że to są nasze toksyczne zachowania i staramy się nad nimi pracować. Nie zawsze oczywiście to wychodzi w 100%, ale no człowiek się stara i próbuje coś zrobić. I między nami też dochodzi, no zresztą tak jak się kłócimy i tak jak... My nie. Robimy różne rzeczy pomiędzy sobą. My jesteśmy związkiem idealnym. Tak, więc nie martwcie się też, jeżeli wydaje wam się, że wasz związek ma jakieś toksyczne oznaki, znaczy nie martwcie się w ten sposób, że to już jest kurwa koniec. Tu trzeba usiąść, porozmawiać. Jeżeli sami nie potraficie tego rozwiązać między sobą, to potrzebny jest terapeuta. Albo rozwiązanie po prostu, no, rozwiązanie związku. No nie musicie się męczyć z nikim, jeżeli was jednak rzeczywiście to męczy. Chyba, że to lubicie. No. Znaczy, jeżeli jakieś zachowania się powtarzają regularnie i są naprawdę, są z tymi zachowaniami toksycznymi, to myślę, że to nie wróży po prostu dobrze. To nie wróży przyszłościowo. No tak. I z tą myślą zostawiamy was w ten piękny poniedziałkowy dzień, albo niepiękny, nie wiemy. Albo nie poniedziałek. Obojętne, kochani. To były papiery rozwodowe, to była Ola oraz Maciek i żegnamy się z wami. Dzięki, pa.